Historia chleba sięga jeszcze kilku tysięcy lat przed naszą erą. Zaczynało to się od prostego zbitego ziarna, zmielonego na taką pseudomąkę, wymieszanego z wodą i podpieczonego na kamieniu przy ognisku. Takie były początki chleba. Przez wiele lat sposób pieczenia chleba, wytwarzania go bardzo się zmienił. Mamy teraz już i lepsze metody pieczenia chleba i poznaliśmy nowe sposoby jego pieczenia. Kolejne dodatki jak pieczenie na zakwasie, pieczenie na drożdżach. Historia jest bardzo długa. Chleb zmieniał się przez setki, dziesiątki, a nawet i tysiące lat. A teraz jesteśmy przy małej piekarni w centrum Zielonej Góry, gdzie swoje chleby wypieka Marcelina, prowadząca firmę Zdrowy Bochen. I pokażemy Wam, jak teraz wypieka się domowy chleb. Zapraszam. Przyszliśmy sobie tutaj do Marceliny, do jej domowej piekarni. I teraz pokrótce sobie opowiemy parę słów na temat pieczenia chleba. Z przyjemnością, zapraszam do posłuchania. Powiedzieliśmy sobie pokrótce o historii chleba, a teraz powiedz nam, jak to wyglądało u Ciebie, jak się zaczęła Twoja historia z chlebem? Historia z chlebem u mnie zaczęła się już dobre 10 lat temu, kiedy byłam na zwolnieniu w domu i sama zaczęłam wypiekać chleb dla siebie, bo marzyło mi się, żeby coś swojego zjeść takiego, a w piekarniach no było już coraz gorzej, więc ciężko było znaleźć coś fajnego. No i tak zaczęłam wypiekać, próbować, testować, uczyć się, obserwować. Potem już miałam taką zdrowotną potrzebę, kiedy potrzebowałam takiego chleba no, dla cukrzyków, takiego z niskim indeksem, więc zaczęłam kombinować z mąkami, jakieś proporcje zmieniać, więcej ziaren dodawać. I już wtedy, na początku jeszcze z drożdżami piekłam, a potem już na sam zakwas przeszłam i wtedy sobie wymieniłam mąkę pszenną na orkiszową. Ten orkisz to było też dla mnie takie duże, duże odkrycie. Żytnią mąkę znalazłam bardzo fajną z lokalnego młyna, więc też jej zaczęłam używać. Tak od bochenka do bochenka sobie kombinowałam, szukałam czegoś fajnego. To już 10 lat, w tym roku okrągła rocznica? Minęło w listopadzie. Bo to dokładnie wtedy, kiedy zaszłam w ciążę z Jagodą, moją starszą córką, więc 10 lat minęło, a 5 lat, no teraz już w marcu będzie 6 lat, od kiedy zaczęłam wypiekać tak dla ludzi, bo zaczęli pytać, bo polecajki się pojawiły, bo wszyscy mi mówili tak z rodziny, a weź to rób, bo to jest super, bo to jest pyszne, ludzie będą kupować. No tak, nie byłam przekonana, ale jakoś spróbowałam. Spróbowałam i faktycznie tak było. I przez długi, długi czas jeszcze dużo się uczyłam, doświadczenia nabierałam. Do tej pory uczę się i doświadczenia nabieram, bo różne sytuacje się zdarzają, ale to już jest takie, no takie, już takie, już bym chciała, żeby było. No ja tak pamiętam, 4 lata chyba temu zaczęliśmy współpracę. Pamiętam jeszcze, zadzwoniłaś do mnie, akurat kręciłem się po podwórku z ofertą, jak jeszcze mieliśmy sklep internetowy i wtedy z ofertą pierwszych chlebów i wtedy tych chlebów nie było za dużo, tam było kilka rodzajów. Zgadza się. 4-5 lat temu ile to mogło być rodzajów chlebów? No, tak jak powiedziałeś, dosłownie kilka, przy czym klienci sami z siebie ludzie zaczęli pytać o konkretne rodzaje chleba, czy może jakieś mieszane, a może z takimi ziarnami, a z takimi. I ja mówię, no dobra, czemu nie, no to spróbujmy, nie? Takim kolejnym przełomem było, jak zaczęłam robić takie same czysto orkiszowe chleby, więc sama stworzyłam zakwas orkiszowy, więc wszystko po kolei gdzieś tam szło, to była też ogromna nauka dla mnie wtedy. Do tej pory zdarzają się wpadeczki z tym związane, bo to nie jest akurat łatwo mąka do obsługi. Potem sama z siebie zamarzyły mi się wiejskie chleby, te, które dzisiaj wypiekliśmy sobie razem. No to już taka była wyższa szkoła jazdy. No te wiejskie chleby robią wrażenie. Że tu internety, filmiki, gdzieś tam próbowanie, a ostatecznie jakby wszystko zrozumiałam, jak przeczytałam książkę Elizy Murawskiej-Kmitę, zdaje się. Później sobie przypomnę tytuł. W każdym razie, jak przeczytałam to, to wtedy zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi i już tak poszło fajnie. Także jestem totalnym samoukiem i chociaż jakieś warsztaty by mi się marzyły, to nie mam na nie czasu po prostu. A z tego, co wiemy, to teraz już ty prowadzisz warsztaty. Teraz już ja prowadzę warsztaty. Jakieś takich, tak, były warsztaty i z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego, któremu zawsze będę wdzięczna.
za to, jak super dzięki nim w zasadzie też w dużej, dużej mierze piekarnia się rozwinęła. W tamtym roku miałam pierwsze, w tym roku będą kolejne warsztaty w Trzebielu, tam ośrodek kultury mnie zaprasza. Ludzie po prostu chcą zobaczyć podstawę, jak to się robi. Dostają ode mnie zakwas, pokazuję im podstawową rzecz, jak to mieszamy, co z tym robimy, dostają przepis ode mnie i wiem, że dużo z tych osób dalej sobie w domu działa. No bo to wypieku chlebem w zasadzie oprócz piekarnika i maszyny do ubicia często co więcej potrzebujemy. Ja przez długi czas robiłam na zamówienia ręcznie mieszając, bo to w żaden mikser by nie wlazło. No więcej, już, nie? No takiej no, siły, krzepy i jakiegoś takiego samozaparcia trzeba było. I to naprawdę po kilkadziesiąt bochenków czasami wychodziło. I to jeszcze nie miałam tego pieca, tylko takie małe piekarniki dokupowałam. W końcu tutaj musiał tata mi zrobić w tym pomieszczeniu, no w garażu po prostu piekarnię, nie? Bo długo się zastanawiałam, czy to robić, nie robić i w końcu na jedną kartę postawiłam i mówię, dobra, idziemy w to. Męża z wędkami wyniosłam z garażu i zrobiliśmy to piekarnię. Także tak, warsztaty, tak, ludzie są bardzo zainteresowani, zwłaszcza tam, gdzie jest na przykład trudny dostęp do lokalnej jakiejś dobrej piekarni, to sami sobie w domu mogą wypiekać i wiem, że to robią. I czasami pytają o nowy zakwas, bo im się coś zepsuło i mówią, bo ja cały czas piekę z tego przepisu od pani. No faktycznie to takie pieczenie w domu ma swoje plusy, nie? No bo można i samemu sobie skomponować skład tego chleba i wyrobić tak po swojemu się, jak się chce. No ale z drugiej strony trzeba mieć trochę wiedzy, doświadczenia jeszcze w tym temacie. Czy można to jakby nabyć, tylko to jest teraz kwestia tego, czy mamy na to czas, nie mamy, na ile jesteśmy w to wkręceni. To też prawda, po prostu, bo szybciej pojechać do sklepu, kupić bochenek chleba i jechać do domu, zjeść. No tutaj jednak z tym zakwasem trzeba przypilnować. No ja początkowo robiłam, no nie wiem, powiedzmy po dwa bochenki na tydzień, tak? I to jak było wystarczające dla mnie, a są ludzie, którym wystarczy jeden bochenek na dwa tygodnie. No, a są muszą się nauczyć. Bochenek dziennie jedzą, jak jest rodzina cztery osobowa. Zgadza się, nie? Muszą się nauczyć, jak obsługiwać ten zakwas w tych sytuacjach i tak dalej. Ja sama z zakwasem bardzo dużą ewolucję przeszłam, żeby to ogarnąć i nauczyć się, jak to powinno być dobrze, żeby funkcjonowało. No teraz myślę sobie, że jest naprawdę okej. No od dłuższego czasu ten poziom jest cały czas, no od dłuższego czasu, od początku w zasadzie, poziom jest cały czas utrzymywany i oferta przede wszystkim jest coraz bogatsza, bo i doszły i ciabatki, i bułki, i teraz ostatnio chleb keto, tak? Chleb keto, no jeszcze nie wszyscy o nich wiedzą, jeszcze nie ten, ale tak, no to też była moja zagwozdka, bo od bardzo dawna ludzie mnie pytają. Jest taka potrzeba chyba też, tak jak wcześniej mówiłaś, że często to właśnie klienci tworzą tą ofertę twoich. Tak, zgadza się tak samo z chlebami bezglutenowymi, chyba z półtora roku temu jakoś, na przykład chleba bezglutenowego jak lano ryżowy. My go stworzyliśmy na potrzeby takiej dziewczynki, która, jej mama się do nas zgłosiła, która miała naprawdę, jak ja zobaczyłam listę wykluczeń, ja mówię, co to biedne dziecko je, bo po prostu szok, że aż tak to poszło. I na jej potrzeby stworzyliśmy na przykład taki chleb i on jej smakował i bardzo jej pomógł, bo mama go dla niej zamawiała przez jakiś tam czas, potem zaczęły wprowadzać z powrotem normalne, codzienne produkty. Więc chociażby z takich podwodów, jak lano owsiany tak samo powstał, bo klientka ma SIBO, tak? To jest to jelito drażliwe i też potrzebowała czegoś bez ziaren, czegoś delikatnego i tak dalej, ale bezglutenowego. I takich chlebów też brakuje po prostu na rynku, bo sam też kiedyś byłem w takiej sytuacji, że nie mogłem mieć tego glutenu, potrzebowałem czegoś i wtedy z chleba to były takie gotowe, pakowane w folię, niby żytnie chleby, ale to czy to smaczne było, no to trzeba spróbować po prostu, żeby sobie na to odpowiedzieć. No moje też są specyficzne, jak klienci się pytają, czy one przypominają zwykłe chleby. Nie przypominają zwykłych chlebów, są specyficzne, tego trzeba się nauczyć jeść. Przyznaję ja szczerze, że cieszę się, że jeszcze jakby nie mam takiej potrzeby i mam nadzieję, że nie będę miała ani ja, ani nikt z moich bliskich, bo na przykład, no, jakbym musiała, to bym się przyzwyczaiła, sama sobie je wyrabiam, więc pewnie może bym nawet i znalazła coś takiego bardziej pod siebie, ale na szczęście mam takie, sami zresztą wiecie, jak w sklepie się sprzedają gryczane, jak lano gryczane, to są najpopularniejsze chleby bezglutenowe u nas, co nie? Więc wydaje mi się, że i tak każdy sobie coś tam znajdzie. No i przeszło do tego keto, bo bardzo dużo osób, ja cały czas ten chlebek mam taki w testach, ale wydaje mi się, że już w ostatnim czasie doszłam do tego, żeby
żeby on był taki chyba jak ja chcę, on nie bardzo smakuje, ale w ogóle nie jest pod moją dietę, więc nie mogę się nim zajadać. Ale no tak, tutaj jednak klienci dużo mówią, co potrzebują. No bardzo tutaj pod tym względem. No to jest fajne, że to faktycznie klienci tworzą tą ofertę, nie? Zgadza się. No i takie i to dają mi takie nam... wyzwania. Tak. No to pewnie jest z drugiej strony. Challenge accept, dobrze zrobimy to, spróbujemy i zobaczymy jak to wyjdzie. To tak jak z tymi. Owocami do drożdżówek. Też było co dużo różnych sugerują, rodzajów. Co Państwo chcą, proszę bardzo. Nie? No. Tak jak w tamtym roku dynia, nie? Dynia, na jesień. Tak. Dynia no, z jabłkiem. Jeszcze będziemy dynię trochę może podkręcać, też tam będziemy szukać. Jak najbardziej. Chociaż jagodzianki jako drożdżówki przebijają wszystko. No, przyznam szczerze, że nie sądziłam, że one aż do stycznia kolejnego roku będą się chciały. Z każdym owocem są dobre, ale tak, jagodzianki. Ale jagodzianki widzę, że tutaj biją na głowę wszystkie inne owoce i fajnie, i dobrze. Mam trochę pomrożonych, także proszę bardzo. Przybata bogata. No dobra, opowiedzieliśmy sobie, porozmawialiśmy chwilę. No to może teraz przejdziemy, pokażemy jak ten chleb się wypieka. Pokażemy po kolei proces na przykładzie chleba wiejskiego, jak po kolei trzeba to zrobić, żeby powstał gotowy. To powiedzmy pokrótce jak przebiega proces tworzenia chleba. Proces tworzenia chleba wiejskiego orkiszowego w zasadzie zaczyna się... Od zamówienia. Od zamówienia, oczywiście, ale dzień wcześniej wieczorem, czyli przykładowo wiejskie chleby wypiekamy na środy, piątki i na niedzielne, tak? Czyli jak na środę, no to we poniedziałek wieczorem wyrabiamy zakwas. Dwa dni wcześniej już. No jakby wieczorem, no kilkanaście godzin przed wyrobieniem ciasta chlebowego, bo zakwas potrzebuje te dobre kilkanaście nawet godzin, żeby się przerobić, żeby dojść do siebie odpowiednio, żeby miał moc do tego, żeby to ciasto chlebowe podnieść, spulchnić i żeby ono powstało takie, jak powinno być. Czyli w poniedziałek wieczorem robimy zakwas, w wtorek rano, jakie godziny? Poranna, późny poranek, wrzucamy do gara, do miksera wodę, zakwas, trzy typy mąki orkiszowej, bo do tego orkiszowego wiejskiego idzie orkisz 630, 700 i 2000. I dlaczego takie różne rodzaje? Nie można by to na przykład z jednego rodzaju mąki wypiec? Tutaj miało znaczenie głównie ta mąka 2000, chociaż jest jej najmniej, to jakby ten chleb jest taki bogatszy, bardziej urozmaicony, ten mąka typ 2000 ma trochę mniej glutenu, 700 ma trochę więcej, 630 ma najwięcej. No to jest więc jakby moc zmielenia ziarna, tak? Im bardziej jest ziarno. Moc obrania ziarna. Aha. To jest tak, typ mąki, może właśnie powiedzmy o typie mąki. Typ mąki bierze się stąd, jak bardzo obierzemy ziarno przed jego zmieleniem. Czyli mąka typ 2000, czy to orkisz, czy żyto, czy pszenica zwykła, to jest zmielone całe ziarno razem z wierzchnią, warstwą, tymi otrębami i tak dalej, i ono wtedy jest, mąka jest bardziej taka brązowa. I jest najbardziej wartościowa. To jest najbardziej możliwie wartościowa mąka z takiego ziarna, czyli ona ma najwięcej błonnika, ma najwięcej witamin, minerałów, takich dobrych czynników dla organizmu. Przede wszystkim im bardziej obieramy to ziarno z łuski, ściągamy, no to ta mąka jest i jaśniejsza, ale też się robi coraz mniej wartościowa. Przy czym tutaj im jakby ten typ niższy, czyli bardziej biała mąka, to jednak jest więcej glutenu. I łatwiejsza też jest chyba wtedy w wypieku, w stosowaniu? No może trochę tak, no bo ten gluten jest chociażby w tym chlebie wiejskim potrzebny do tego, żeby stworzyć całą strukturę, żeby w środku te dziurki jednak się pojawiły. I że tak jak wkładamy chleb do tego pieca, to nie, że on nam siada i się rozpływa. Też wszyscy znają nasze wiejskie rozpłynięte letnie, bo to są letnie chleby, kiedy po prostu no, jest tak wysokie temperatury i tak szybkie procesy się dzieją, że nie zawsze nadążę do tego, żeby tam w odpowiednim czasie je wypiec. Ale są tak samo pyszne, na szczęście. Nic tam się nie dzieje złego, poza tym, że trochę opadł. Właśnie ten gluten, przy czym wiejskie chleby, jak już je wyrobimy w maszynie, one potem w miskach stoją, my je co jakiś czas składamy, tak? Czyli w misce wyciągamy ciasto i jedno na drugie warstwy zakładamy i to tak robimy ze dwa razy. Orkiszowe chleby nie potrzebują za dużo składania też, bo tam ten gluten jest dość mocny.
ta siatka jest taka odpowiednia, ale jest krótki. To są struktury po prostu samego, nie, tego białka. Mhm. Gluten to jest białko. Więc składamy potem, jak już jest odpowiednio gotowe ciasto, przerzucamy po prostu na blat, dzielimy i formujemy bochenki, które wrzucamy do koszyczków. Mhm. I w tych koszyczkach jeszcze sobie na półkach stoją przez chwilę, a potem po południu czy pod wieczór wrzucamy do lodówki, żeby była tak zwana zimna gara. I w tych niskich temperaturach te chleby sobie dojrzewają. Mhm. I wypiekamy je rano w piecu bezpośrednio na kamieniu szamotowym. To tutaj na filmiku będzie widać, jak wygląda sam proces. Bardzo długi to jest proces wypieku chleba. No to jest... Mogłoby się wydawać, że taki chleb to jest zmieszanie mąki, może pół godzinki wyrośnięcie ciasta do pieca i następny. A to tak jak opowiadasz, no to jest dzień pracy, żeby zrobić jeden rodzaj chleba. Nie? Zgadza się. W tym czasie faktycznie no, można inne też chleby robić. Tak, ale, robimy w tym czasie inne. Ale jest to długi proces. Wszystko się to dzieje, to jest długi proces. Jakby z tego też wynika jego cena, ale myślę, że bardzo, bardzo warto, dlatego że taki chleb na pewno jest no, dużo zdrowszy. Jest już wstępnie strawiony gluten, który jest łatwiej przyswajalny, strawione węglowodany, które potem nie podnoszą tak bardzo cukru w organizmie. Jest lepiej strawny taki chleb, więc wydaje mi się, że... I najważniejsze jest pyszny. Jest przepyszny. Wiejski chleb, jest przepyszny. Jest przepyszny. Klienci na targu, nie ukrywam, że jeszcze się biją o to, najbardziej spalone bardzo często. No, no, ale zdarza się całe mnóstwo z takich, co chcą mało wypieczone. Indywidualne preferencje, ale prawdą jest, że ta skórka, to wszystko, to jest no, mega, mega pyszne. I się wcale nie dziwię, że tego chleba sprzedaje w najwięcej. No, to prawda. No dobrze, opowiedzieliśmy sobie proces. I później trafia do pieca na pół godzinki? Do pieca na pół godzinki w wysokiej temperaturze, bo to nawet 240 stopni na grzałkach i na górze i na dole. Z parą. Mhm. Chwili uruchomienia programu wypuszcza się gorąca para, która powoduje też, że ta skórka właśnie jest taka chrupiąca, ale też daje taką dodatkową temperaturę, żeby ten chleb po prostu sobie wyrósł na taki ładny bochenek, żeby się otworzył odpowiednio. I taki chleb z rana wypieczony, prosto z pieca, pół godzinki i trafia do sklepów tutaj. Czy sama też dowozisz do klientów, czy jedziesz na targ? I do sklepów, tak, i do klientów, do domów, do pracy, tam gdzie sobie zamówią. Na targu w Ochli, tak, no to jeszcze ostatnio bardzo ciepło dojechało na targu, muszę było poparzyć. Tak, jak do nas do sklepu często rano przyjeżdżają ciabatki jeszcze takie ciepłe, no to tak. Ciężko się powstrzymać, żeby na śniadanko. Nic więcej nie trzeba przekroić, tylko na pół masełko, troszkę soli. Zgadza i śniadanie się. Jest gotowe. Dzisiaj klientce za wiosną zamówiła bagietki, takie jej daje te bagietki, one po prostu mi tak pachniały, ja mówię, co się głodna byłam po prostu. I tak, no przepyszne to jest, naprawdę tak aromatyczne pieczywko, no super. Ja nie ukrywam, że tyle lat to już robię, jem i za każdym razem jak jem bagietkę albo ciabatkę, to ja mówię, jakie to jest pyszne. No. To ja mam tak samo. Zgadza się. Z ciabatami to w ogóle też jest super historia, bo ja szukałam też jakiejś fajnej bułki, ale która byłaby taka oryginalna, taka inna, taka, której nie ma nigdzie tak naprawdę, nie? Mhm. I gdzieś tam szukałam sobie tych przepisów i znalazłam tam jeszcze ten dodatek oliwy z oliwek, to jest po prostu, no, w gębie, sami przyznacie. Zapraszamy każdego do spróbowania chlebów. Są szeroko dostępne, tutaj na pewno w linku pod filmikiem damy odnośnik i do strony Marceliny, którą możecie namierzyć, do której możecie napisać, zamówić chleb i również do naszego sklepu, w którym też mamy chleby dostępne, tak jak wypiekane są poniedziałek, środa, piątek. Część chlebów jest tylko w środę i w piątek. Zgadza się. A w te dni poniedziałek, środa, piątek większość chlebów jest i żytnie, i ale w waszym sklepie trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo szeroki wybór. Jeden z największych tutaj w okolicy, także... Wybór szeroki i będzie się jeszcze poszerzał, tak? Mamy już informację, że będzie poszerzał, ale zachowamy to jeszcze dla siebie. Jeszcze chwileczkę, tak. Zgadza się. Będzie. Za małą piętkę. Jest taki ciepły, to cienkie kromki nie wychodzą, nie? Tylko grube możesz. I
jaram swoimi wypiekami, nie? Ale mega, ale zobaczcie, jakie ciary. No, jeszcze krupiejący. Mega, nie? A ten to bardzo długo leżał w lodówce, bo część była tamte rano wypieczona. A ten to miał jeszcze dodatkowe z 10 godzin. To na plus? Na plus. Na plus. No, czasami można przesadzić niechcący i się trochę już rozpłynie albo coś. Ale wtedy zawsze można też obniżyć tą temperaturę. Jeszcze masło się topi na nim. Tak, temperaturę w lodówce można obniżyć i posiedzi do kolejnego dnia. I zapraszamy do próbowania chlebów.